Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas i niestety ten filmik jest nagrywany dźwięk troszeczkę później, ponieważ to, co mi się nagrało, było straszne w słuchaniu, więc chciałem to sobie podarować, więc to, co usłyszycie, jest takim dogrywaniem bardziej. A filmik miał na celu przywoływanie 100 stróży, tak? Chciałem sprawdzić taki drop rate. Raczej sprawdzić, no jego się tak dokładnie nie da sprawdzić, ponieważ wiecie, każdemu inaczej leci. Mnie, jak zobaczycie, pod rząd poleciało 5 aniołów tych paladynów wichru. Mojej dziewczynie poleciały 4 krwawe wojny pod rząd, a Ulen poleciały na przemiennie plagi i Gino oficery, tak? Każdy ma inny drop rate, więc to jest różnie zrobione, ale chciałbym tak mniej więcej zobaczyć, czy to jakoś porówno leci, czy na przykład tych podstawowych, co możemy sami przyzwać, wybierając pierwszego, leci więcej, czy może mniej. Dodatkowo chciałem się troszkę podzielić z tymi informacjami odnośnie, jak można robić baszty, znaczy baszty, co zazwyczaj się tam pojawia, chociaż już pewnie to zobaczyliście, więc to będzie dodatkowo taki bardziej dla nowych graczy, którzy jeszcze na ten temat nic nie wiedzą. Więc jeśli chodzi o samo przywoływanie, to oprócz tych, co możemy przywołać 6, to przywoływać będziemy mogli później. To będzie taka ikonka, jak sobie wejdziecie w Anioły Stróże, właśnie wam teraz pokazuję, że w tym miejscu będzie przywoływanie. I za części, które lecą z koszmaru patrolu stróży, będziecie mogli właśnie przywoływać te stróże sobie, takie jak demonice i tak dalej. To kosztuje ileś tam właśnie tych części. Bynajmniej tak było w opisie na Wartunę, sobie ostatnio właśnie wchodziłem, tak? I tak właśnie to było opisane. Dodatkowo moja rada to właśnie tutaj sobie porobić właśnie ze względu na to, że to leci z koszmaru wszystko na 9 level, żeby jak najszybciej te eventy robić. Dodatkowo jak się przyglądałem właśnie, to najwięcej jest zadań tych środków, tych pierwszych, tak? Gdzie macie wymagania na poziom 3, to zazwyczaj są wymagania od 2 do 4 levelu stróży i zielony ekwipunek. W tych trudnych to zazwyczaj są te zwoje, czasami to się znajdowało, czekajcie, chyba odporności też tutaj wchodziły, czasami żeby na przykład mieć odznakę wojenną na 2-10 level, czasami właśnie tak chodziło w koszmarnym właśnie podobnie, żeby na przykład mieć na 15-16 level, ale łącznie, czy tam odporność na mrok 3, nie wiem, 1200, czy zmniejszenie odporności na ileś. Więc to trzeba było sobie tak było samemu popatrzeć najlepiej. To już pewnie część z was wie, część się dowie. Więc tak jak mówię, zbierać części, tak? Zazwyczaj właśnie tutaj, jak wam pokazuję, to jest 10 level. No tak zobaczyłem, że gdzieś między 10 a 15 levelem, tak? Chcą na przykład właśnie tą odznakę, czy to zmniejszenie odporności, to na dole to zazwyczaj właśnie między 500 a 1500 chcą. Coś w tym stylu, tak? Zależy, jak się wam zadanie akurat trafi, tak? Ale właśnie mieć tak sobie przygotowane jakoś stróże pod przyszłe koszmarne patrole, żeby to móc zdobywać. Ja dokładnie właśnie nie wiem, jak to jest z tym, ponieważ na Wartunę praktycznie tego nie robię i chyba nawet nie mam tam zbytnio rozwiniętego. Ale tutaj właśnie, tak jak czytałem właśnie opis tych części, to tak było właśnie napisane, że to leci z koszmaru. Tutaj sobie puściłem właśnie dwa sylfy, żeby wam pokazać, że tutaj jednym spełniam takie wymagania, a drugi takie i łącznie to mi daje, że mogę koszmar puścić, tak? Przy posiadaniu, jak tam jest 9 wież, to będzie... Ja wiem, tak po 3 anioły stróże na wieżę, mniej więcej. Oczywiście to jeszcze wchodzi te środkowe, tak? Czy są paladyni wichru potrzebni, tak? Poza rzeczy w tych środkowych jest właśnie potrzebny to konkretnie, tak? Paladyn wichru, krwawa wojna lub plagi. I właśnie z odpowiednim poziomem tego zmniejszenia odporności, czy tam z odpowiednim levelem skilla. Zazwyczaj to level skilla jest 2 albo 3, zmniejszenie odporności zazwyczaj chyba, raczej zmniejszenie ogólnie, te odporności chyba 5 levele. Więc teraz będziemy się skupiać na przywoływaniu 100 aniołów stróży. Specjalnie dzielę sobie właśnie te 652 części na 500, żeby mieć spokojnie 100. Wiecie, 100 no to jest liczba taka jak do 100%, więc to będzie idealnie też na procenty.
Więc tutaj będzie teraz na przyspieszeniu pokazane, więc sobie możecie patrzeć na czat, a potem podsumowanie całe i zobaczycie, jak to wygląda. No i witam was już w tej drugiej części, gdzie przywołałem te stróże, tak? Szczerze, troszkę ciężko się dogrywa dźwięk osobno do nagrania, szczególnie w takim filmie, tak? Jak jest Baszta Prób, Króla czy coś, to spoko, ale w takim filmie, co macie już zaplanowane, wszystko w grze mówiliście, to potem jest ciężko. Teraz wam pokazuję ogólnie, jakie stróże poleciały. Byłem dosyć pod wielkim wrażeniem, że poleciało tak dużo tych... jak się nazywa, rycerzy, na które polowałem, jeśli ktoś ogląda moje wcześniejsze filmiki, a tak mało dżinów oficerów, tak? Bo akurat, jak pamiętacie, właśnie moje wcześniejsze filmiki, jak polowałem na prawego rycerza, to mi leciało ich, w ogóle mi żaden nie poleciał, a dżiny leciały jak szalone. No nawet tam jeden filmik był, gdzie chyba właśnie przy okazji aktualizacji poświęcałem jednego dżina oficera. Więc jak widzicie, tutaj pokazuję wam, jak to poleciało. Ogólnie plany miałem takie, żeby pozostawić tam po części tych wszystkich stróży. Znaczy się po części. Paladyni, taki jak Jean Officer, Łowca Świętej Krainy czy Rycerz, to raczej po jedna, dwie sztuki. A reszta to jak Plaga Krwawa czy... Krwawa, Plaga i Paladyn to tak gdzieś około 4-5 sztuk, tak żeby mieć do tych środkowych zadań. Więc ogólnie jeśli chodzi o sam drop, to poleciało mi 10 dżinów oficerów, 12 paladynów wiatru, 18 krwawych wojen, 18 łowca świętej krainy, 19 plagi i 23 rycerze, ci prawi rycerze. Co tak jak mówię, no byłem zaskoczony, myślałem, że więcej myślcie poleci tak tych rycerz, łowca, paladyn, znaczy paladyn dżin. No akurat dzień zawiódł tylko 10, chociaż rycerz akurat właśnie był po 23, tak? Myślałem też, że będzie troszeczkę bardziej wyrównane tego. Drop, że jednak tam po więcej, albo tak jak mówię, że na przykład po 20 parę tych trzech podstawowych, a te trzy dodatkowe troszkę mniejszej ilości, a tu okazało się troszkę inaczej. Co się akurat cieszy. No i tak właśnie chyba myślę, że to sobie tak zostawimy, że to będą trzy. Tak gdzieś, no 2-3 te podstawowe, a paladyni krwawej plagi po 5 sztuk. Tutaj teraz robimy lekki porządek depozytu, tak? Ponieważ depozytu znaczy się poczty, bo jak widzicie, no, 100 stróży to troszeczkę zajmuje tego miejsca, więc jest jak jest. Teraz przejdziemy do takiego sprawdzania, czyli sprawdzania do pokazywania dla nowych graczy, jaki jest drop, jeśli ktoś nie święcił jeszcze Anioła Stróża. Więc tutaj zrobimy taką ewolucję awas, znaczy się paladynów wichru. To akurat co robię jest głupie, tak, bo robić poza eventem no to troszkę strata, no ale nikt nie powiedział, że jestem mądry, tak. Więc sobie zrobimy paladyna pierwszego levela, poświęcimy drugiego, trzeciego, czwartego oraz piątego. Nie zrobiłem niestety poświęcenia paladyna wichru z zielonym ekwipunkiem. Nie wiem w ogóle nawet dlaczego, bo miałem to zrobić, a jakoś mi się zapomniało. Więc tutaj mój błąd. Ale część z was pewnie, z tych starszych osób, to wie jak to działa, jaki jest drop, a ja powiem wam, że to zazwyczaj połowa, czyli zazwyczaj zawsze to jest połowa, tak? I zawsze nawet pierwszy level, jak zobaczycie, leci tego po 10 tych do odznaki, która pozwala nam oznakę zmniejszenia odporności wbijać na wyższy level i tą odporności. Jest to nawet fajny deal. No minus jest tego zbywania, że jeśli macie tyle co ja, na przykład 28 stron, ponad 100 stróży, to że za każdego co zbywacie, to niestety się wam to zamyka. Więc to jest ten minus. Niestety to nic nie zrobimy. Teraz zrobimy jeszcze piątego, właśnie wbijamy mu odznakę wojenną na drugi level. Tutaj sobie też wybierzemy. Tutaj cały czas popełniałem błąd i klikałem na zmianę ogień i tego.
i Mrok, który już wybrałem wcześniej, tak? No i tutaj zaraz Beyoncé to drugi level. Czy na razie nie, tutaj się chyba zagolupuje. Nie, drugi level, tu się raczej nie zagolupowałem, to jest plus. Też drugi level i tutaj też bijemy na drugi level, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Oczywiście najlepiej parzyście wbijać, tak? I tutaj głupio robiłem, bo to akurat nie było potrzebne, żebym to dodawał, no ale było. No i teraz go zbywamy i zobaczycie sobie drop. Więc tak, za pierwszy level, tak jak mówiłem, jest to 10 sztuk. Kryształ woli strażnicy, czyli do właśnie ulepszenia tego podstawowego. Tutaj wam teraz mówię, że robiąc tak dziennie te wszystkie zwiady z 9 wież, zdobywając po jednym, jeśli nie robiąc tych nawet trudnych i koszmarnych zajęć, tylko robić tylko dla przywołania stróży, to tak gdzieś średnio chyba można z 11 stróży, to chyba 11 stróży przywołać. Chyba mi wchodziło 55 właśnie tych do przywołania stróży, około 50, czyli tak gdzieś 10-11 stróży można przywołać z każdego po 10, to jest około 100-110 do rozwijania tej odznaki. Więc jeśli komuś się nie chce robić tak jak mi, czasami mi się nie chce dobierać w ogóle tych trudnych i koszmarnych, to tak jak ja, po prostu niech sobie wstawia na te podstawowe i kryształy woli można szybko zebrać. Zazwyczaj te trudne i wyższe robię, jeśli są te zmniejszenia odporności, tak? Bo ich leci zazwyczaj najmniej i są najdroższe do kupienia, za jak zakluczone to te zwykłe. Więc wtedy robię tak, rzadko robię te niższe, tak? Czyli właśnie zmniejszenia, zmniejszenia tylko odporności i kryształu woli. Zazwyczaj te dalsze robię właśnie, o, jeszcze są 15 z woli, to zdobycia i zmniejszenia odporności, to wtedy wysyłam na wyższe levele, jeśli nie, to tylko te podstawowe, żeby stróże przywoływać i właśnie mieć te kamienie. No i tutaj jak widzicie połowa. No i tutaj będzie połowa plus 15, bo tam wbiłem 30, za 30, więc 10 plus 15, czyli ta połowa 15 i 6, tak dobrze to było? Tak, 6. Czyli za 11 dał 6, czyli jak nie parzyście wbijecie, no to daję wam do zakrąga do góry, to akurat mnie zaskoczyło. Tam zużyłem 10,1, nie? Nie mylę się, czyli 11, a dało do góry, więc... Więc wychodzi na to, że najlepiej wpisywać nieparzyste liczby. To jeszcze zyskujemy. Widzicie? To dosyć ciekawe. Więc to już całe podsumowanie, tak? Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Legend i nie tylko. Życzę wam jak zwykle miłego dnia i wieczoru, a na koniec jeszcze tabelka z podsumowaniem ile mi czego dropu. Pa, pa!